poczucie senności po posiłku może być przyjemne, pod warunkiem, że możemy pozwolić sobie na drzemkę. Nie każdy jednak ma taką możliwość. Warto więc unikać pewnych produktów, które powodują senność. Jakie produkty wpływają na uczucie senności? Nabiał. Dobrą porą na spożywanie nabiału jest wieczór. Nabiał zawiera tryptofan, który w połączeniu z wapniem i węglowodanami powoduje senność. Jedzenie nabiału wieczorem doskonale wpływa więc na jakość snu i zasypianie. Jednak w porze dnia może nas skutecznie zniechęcić do wszelkich działań. Biały ryż. Biały ryż ma wysoki indeks glikemiczny, dlatego od 2 do 3 godziny po posiłku stajesz się senny. Lepiej jest więc sięgać po ciemny ryż, lub ryż basmati. Tłuste ryby. Tłusta ryba stanowi doskonały posiłek w porze kolacji. Kwasy zawarte w rybie zmniejszają poziom hormonu stresu, kortyzolu, a tym samym relaksują i odprężają. Pojawia się wtedy błoga senność. Kwasy te zwiększają również produkcję melatoniny, co potęguje efekt senności. Płatki owsiane. Płatki owsiane również zawierają tryptofan. Jeśli nie chcesz być senna po śniadaniu, zalej płatki wodą. Dzięki temu nie wzmocnisz efektu senności poprzez spożywanie mleka. Napar z rumianku. Rumianek bogaty jest w glicynę, substancję, która uspokaja, łagodzi stres, odpręża mięśnie i system nerwowy. Przez to stajemy się senni i chcemy jak najszybciej położyć się w łóżku. Banany. Wiele osób po banany sięga w porze śniadania. Jest to jednak błąd, ponieważ banany zwiększają przyswajanie tryptofanu, a dodatkowo zawierają sporą dawkę magnezu i potasu, które relaksują i powodują senność. Migdały. W migdałach znajdziemy połączenie tryptofanu i magnezu. Obie substancje powodują odprężenie, senność i rozluźnienie. Migdały doskonałe są więc jako dodatek do kolacji. Orzechy włoskie, choć zawierają one mniej tryptofanu, znajdziemy w nich sporą dawkę melatoniny. Po spożyciu orzechów włoskich poziom tej substancji we krwi podnosi się i